długo jak mnie. Witajcie kochani na kanale Gods Minion. Kontynuujemy przygodę w serii Gothic. Lepiej się do tego nie mieszać. Chcemy porozmawiać z Wilkiem, mamy te płytki, zobaczymy co powie. Tylko zachowaj to dla siebie. Witaj! Zebrałem mnóstwo płytek. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty! Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia, to coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Zajrzyjmy od razu. Witaj! Jak postępują prace nad pancerzem? Jak postępują? To zajmie dłużej niż myślałem. Te płytki są nie... Daj mi jeszcze trochę czasu. Słuchajcie, idziemy spać. Zobaczymy. No, złożenie takiego pancerza to może potrwać z dwa dni, więc prześpijmy się dwa dni. Dwa razy i zajrzyjmy, czy ma już ten pancerz. Witaj! Jak postępują prace nad nowym pancerzem? To zajmie dłużej, daj mi jeszcze... To chyba w innym rozdziale robi. Witaj! Przyniosłem... To za mało! Przynieś mi więcej... No dobra, dwóch już nie zrobię. Nie mogę ci... Dobra. Zobaczmy w notatniku, co możemy zrobić. Trochę czasu. Droga do świątyni. Dobra. Muszę znaleźć to, to już wiemy. Te ulumulu. Dobra, kochani, ja wam to wytnę. Że nie już minęło. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Jeszcze coś. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Dziękuję. Do zobaczenia. I tutaj jeszcze Lee zaczepiłem, bo co sądzi o tej całej kopalni? Co myślisz o całym... Tym razem posunęli się za daleko. Dobra, to już mówię. Co on nam dał za runę? Bagna, kromanty do magów wody, no tu mamy światło, bryła. Była tam światła. Dobra, kontynuujemy przygodę. Zaraz do was wracam. Więc kochani, mamy trolla. Robimy z nim porządek. Taktyka jest taka sama jak wtedy. Mamy zmniejszenie potwora. Wziąłem runę, wiem. Co jest? Dobra, trudno, walczymy z nim tradycyjnie. Co jest? Trzymaj go. Dobra. Chodź tu. O kurde. Daliśmy ciała, teraz musimy się uleczyć. Nie patrzymy pod tą prawą... Pięść podszedłem. Nie no, jaka pomyłka. Byliśmy na jego plecach, trzeba było tam siedzieć. Dlaczego się nie chce zmniejszyć? Nie mogę.
Można go zmniejszyć? No dobra. Brewero. Znowu, kurde, widzicie? Pasmo samych niefartów i nieszczęść. To jest po prostu ta walka, to coś zabawnego. Ale dobra, został mu... Zostało ostatnie podejście do niego. I już będzie po... Raz go uderzę i... No. Uderzę. Mam co trzeba. I do zobaczenia przy następnym potworze. Mamy, kochani, kolejnego potwora, ale z tym się nie będziemy bawić magią, od razu go na miecz bierzemy. Leży. Mamy co trzeba. Teraz idziemy do ognistych jaszczurek. Jesteśmy na miejscu. Tu, kochani, założymy wszystkie nasze amulety odporności na ogień. Za dużo. Nie wiem, czy damy radę. Nie widzimy ich. Ojeju. Ojeju. No nie damy rady tego zrobić w ten sposób. Ciemno stwora jeszcze raz, kurde! La 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 la. Thank you.
tego, co my mieliśmy tam zrobić w tym momencie. A, błotny wąż. Źle poszedłem? Nie tu? Kurde, to gdzie? Gdzieś tu. Dobra, słuchajcie, kochani, będziemy musieli ich sposobem. Czyli wejdziemy sobie na statek. Będziemy strzelać ze statku do nich z magii. Stara taktyka. Coś nie chce umierać. No co jest? Trafił nas. Problem jest z tym. Chyba jednak będziemy musieli założyć uderzenie wiatru, bo myślę, że to się lepiej tutaj sprawdzi, jak one tak biegają.
i szybkie są. O, nie trafiliśmy. Że jak tutaj wyczyszczę i widzimy się przy błotnym wężu. Jesteśmy kochani? Zrobimy porządek z ognistymi... z wężami błotnymi. Dobra, oberwał. Poszło tu. Leży. Co trzeba? Sprawdźmy, czy jest ich tu więcej. To my mieliśmy zdążyć na tych płotnych wężach? Chyba ich skórę, tak? Zęby węża błotnego. To mamy, nie? Kluk cieniostwora. Skóra trola, kieł trola, język ognia, skóra błotnego, kieł błotnego węża. No i mamy. Więc teraz do zobaczenia przy orku. Jesteśmy przy orku, więc niech nam zrobi ulumulu. Mam już przedmioty potrzebne do sporządzenia ulumulu. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia ulumulu. Obcy być silny wojownik, dać rzeczy. Tarrok zrobić ulumulu. Gotowe. Obcy nosić ulumulu, być dumny. Tarrok teraz spać. Chłopie, powinieneś wyjść z tego. Z tego, bo jak tutaj odzyskają tą kopalnię, to będziesz znowu niewolnikiem. Gdzie są bronie? Gdzie jest to ulumulu? No, było. Mamy. Ulumulu. Ulumulu świadczy o wielkiej sile i odwadze posiadacza. Wojownik, który nosi ten amulet, nie musi się obawiać ataku ze strony orków. No i świetnie. Ulumulu już mamy. Droga do świątyni teraz i zbroja spełzaczy. Jeszcze na koniec zobaczymy, czy... tą zbroję spełzaczy już możemy odebrać. Mamy tą dziwną broń. I możemy iść do świątyni orków. Zobaczyć, co tam się dzieje. Przyjaźni, przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... coś. Gorn nas zaczepił i powiedział, że mamy ciekawą broń. Do zobaczenia! O, Drażnicy Portalu, 5 rozdział. Lecimy teraz do tego, bo na pewno będziemy już mogli... gdzie to jest? 8. Na pewno będziemy już mogli zdobyć ten pancerz. Więc lecimy. Czy mogę już dostać magię wody? Nie. Chyba za późno pomyślałem o zmianie obozu, już nie mogę. Wilku, dawaj pancerzyk. Witaj! Jak postępują prace?
Jak postępują prace nad nowym pancerzem? Udało mi się wreszcie znaleźć sposób na połączenie płytek ze sobą. Czy to znaczy, że zbroja jest już gotowa? Dokładnie. Oto i ona. Jest twardsza niż jakikolwiek pancerz, jaki widziałem na oczy. Ale obrzydliwie szpetna. Jestem twoim dłużnikiem. Nie ma o czym mówić. Na pewno na tym nie stracę. Co to, to nie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Bieramy ją od razu. Ludzie zawsze gadają. Paskudna zbroja. Masz rację. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Myślałem, dobra, już mamy, to mamy. Pogadajmy jeszcze z Kronosem, może coś powiem. W ogóle jakie ona ma statystyki? 80, 15, 35. Jeden z lepszych pancerzy w Gothiku. Witam. Kronosie. Chciałbym do was dołączyć. Chciałbym do was... Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee. No, ja cały czas się staram. Chciałbym zostać magiem. Nie możemy dzielić, dopóki nie przekonasz nas o swojej... Chłopie, ja już bardziej nie mogę was przekonać o swojej lojalności. Chociaż wam powiem szczerze, że... Mam już dość tej paplaki. Trochę taka teraz lojalność. Wiecie, ja przecież tutaj planuję... wykorzystać ten kopiec, chociaż pewnie jeszcze nie. Witaj! Nie da się. Pewnie masz rację. Czekajcie, jak ściągnę wszystkie te medaliony, czy będę mógł. Wrzuci się coś siłę? Tak, 3 punkty, no to się nauczmy. Dawaj. Witaj! Siła, raz, inni nie powinni wiedzieć, dwa, tak długo jak mnie to nie trzy. Już nas więcej nie nauczy. Jeśli myślisz, że... To jedziemy z koksem. Siła. Siła. I to, tak? To mieliśmy. Mamy teraz 130 siły. Elegancko. Nie powinien świetnie. Lepiej się do tego nie mieszać. Nigdy się nie nauczą. To się już więcej nie powtórzy. Wziąłem broń niechcący. Nosimy. Ludzie zawsze gadają. No dobrze, kochani. Będę kończył ten odcinek. Zobaczymy się. Jeśli myślisz, że... No, w następnym odcinku po prostu... Może inaczej. Będziemy teleportować się do... Xardasa i z Xardasa będę szedł do miasta orków i zobaczymy się przed miastem orków. Wid. A jeszcze zobaczymy u Saturasa, czy można do nich w końcu dołączyć, bo jednak chciałbym zostać magiem ognia, magiem wody. Przy tym później te zmiany, przechodzenie z obozu do obozu powinno być bezproblemowe. No, obyś. Tak. Nie wiem, czy tu się coś nie zepsuło. Pokaż. Dobra. No dobrze, kochani, więc był z wami Godzminion. Hej, hej!